No dobrze, witam Was na live'ie. A pomysł na taki live z przekonaniami wszedł mi do głowy, bo zakupiłam dla siebie, witaj Justynko, taki zestaw kart wspierające przekonania. Pokazuję, bo będę się na tym opierać i bardzo Wam też polecam. Wspierające przekonania, które pomagają mieć bardziej szczęśliwe życie, Agnieszki Stein. Jest ich tutaj dużo. Nie mogłam znaleźć informacji ile, ale około 70. Ja wybrałam sobie dla dzisiaj dwa pierwsze przekonania. A wszystko, co robimy, jest próbą dbania o siebie i proszenie o pomoc to radzenie sobie. Opisane są w takim niewielkim tutaj stopniu, nie ma podręcznika, jest tylko to, co jest na tych kartach, ja to przeczytam, ale ja to też rozwinę, też po właśnie pod kątem zajadania emocji i stresu. W międzyczasie, między jednym a drugim przekonaniem opowiem Wam też o strefie spokoju, do której już od dzisiaj Was zapraszam, abyście dołączyły. I tak jak mówię, witam Was serdecznie, nie będę sobie przerywać, żeby się tak nie rozpraszać, ale ja mam oko na to, widzę, co piszecie i zapraszam do komentowania, do dzielenia się też swoimi przemyśleniami, wrażeniami w czasie oglądania. Więc zaczniemy sobie od pierwszego. Wszystko, co robimy, jest próbą dbania o siebie. Wszystko, co robimy, robimy z intencją zaspokojenia własnych potrzeb. Nie zawsze to, co robimy, jest skuteczne, ale wszelkie działania podejmujemy po to, by zadbać o siebie najlepiej, jak jesteśmy w stanie w danym momencie. I to jest niezwykle ważne, żeby sobie to uświadomić, jeśli mówimy o zajadaniu emocji i stresu, czy też o innego rodzaju uzależnieniach. No bo czym jest to zajadanie emocji i stresu? Czym jest to kompulsywne jedzenie? Jest bezsilnością, jest jakimś cierpieniem, jest przymusem, jest walką, czasem mówicie, jest autoagresją, jest jakimś masochizmem, niesie ze sobą konsekwencje. Więc w jaki sposób to jest dbanie o siebie? Ta chwila przyjemności, krótsza bądź dłuższa, to jest jedno, ale potem jesteśmy świadomi tych konsekwencji, często zdrowotnych, złego samopoczucia fizycznego i psychicznego, więc w jaki sposób jest to dbaniem o siebie? Zaraz o tym opowiem, ale tutaj jak przygotowywałam się, też przypomniały mi się słowa jednej z moich kursantek programu Emocji się nieje i tak po jakiejś dyskusji napisała, jak ja mogłam sobie to robić? Przyszła do niej taka refleksja, która była trudną refleksją, taką smutną refleksją. Jak mogłam sobie to robić i jak mogłam dopuścić się do takiego stanu? Czyli jakieś wyrzuty sumienia, złość na siebie, smutek. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby zrozumieć, że to sięganie po jedzenie jest sposobem radzenia sobie, jest sposobem na zaspokojenie potrzeb. I my o tym mówimy przy zajadaniu emocji i stresu, że to pozwala się zrelaksować, odciąć, przynosi ulgę, jest nagrodą, tak? Czyli jest odpowiedzią na potrzeby, które mamy. Ale jakby to jest to, co dzieje się tu i teraz. Czasem chodzi też o bardzo trudne sytuacje życiowe, na przykład chorobę, niepełnosprawność kogoś bliskiego, kłopoty w pracy. I wtedy ten moment jedzenia jest tym momentem ukojenia, oderwania się przyjemności. Też teraz mi się przypomniał taki cytat jednej z osób, które zajadają emocje, a to było z kursu o słodyczach. Jedna dziewczyna napisała, no i jak przestanę jeść te słodycze, to co mi w życiu zostanie? Tak? Czyli sięganie po te słodycze były próbą zaspokojenia jakichś potrzeb. Sposobem, który jest łatwo dostępny, taki niezawodny, szybki, nie oznacza, że to jest jedyny sposób. To jest sposób dostępny na tą chwilę, znajduje się w możliwościach danej osoby w tej chwili.
Bo sposobów oczywiście jest mnóstwo. I jak, nie wiem, ktoś przychodzi do kursu emocji się nieje, czy jakiegoś innego, czy idzie na terapię, czy na inne szkolenia, czy czyta książki, to uczy się, dowiaduje się o tych innych sposobach. Ale jeśli nie sięga po wsparcie, no to korzysta z tego, co ma. A to, co ma, to jest często to, co się obserwowało w domu. A w domu na przykład był taki mechanizm, tak jak w tym filmiku, który wrzuciłam w grupie czy na profilu, o tej dziewczynce, która została przez tatę pocieszana muzyką i jedzeniem. Jeśli tak dziecko jest nauczone właśnie od małego, no to w trudnych chwilach po takie rozwiązania sięga, po takie rozwiązania zna. Ale jeżeli w którymś momencie uświadomi sobie, że to nie są najlepsze rozwiązania i zacznie szukać innych rozwiązań, to znajdzie inne rozwiązania. To są też trudne historie z dzieciństwa. Tak jak rozmawiam z moimi kursantkami i pytam o dzieciństwo, to tam się okazuje, że to zajadanie nieraz już jest od dzieciństwa, od przedszkola. Na takiej zasadzie musiałam opiekować się młodszym rodzeństwem. Mną się za bardzo nikt nie przejmował, więc jak wieczorem mogłam być sama w pokoju, wyjmowałam słodycze i to był mój czas na ukojenie, na przyjemność, tak? Czyli już wtedy to był jakiś sposób na zadbanie o siebie, taki, jaki był w zasięgu możliwości. Na okazanie sobie jakiegoś uczucia, na zaopiekowanie się sobą. Ale tam są też bardzo trudne doświadczenia, czyli rodziny z problemem, z przemocą, z alkoholem, z chorobą, gdzie dziecko musiało być właśnie twarde i dorosłe, i ten moment przy jedzeniu, przy słodyczach był takim momentem relaksu, ukojenia. No to jest bardzo dużo różnych historii. Myślę, że może częściowo tam odnajdujecie siebie, ale też są inne schematy. Na przykład ja zaczęłam się objawiać dopiero mając około 20 lat, ale schemat, który miałam, nie był związany z jedzeniem i słodyczami, tylko mój schemat wyniesiony z dzieciństwa to był schemat: jestem samodzielna, radzę sobie sama. Właśnie o tym za chwilkę przy tym drugim przekonaniu będę mówiła. Więc jak jest bardzo ciężko, to nie zgłaszam się po pomoc, nie mówię o tym, czego potrzebuję, tylko szukam innego rozwiązania. Tym rozwiązaniem okazało się jedzenie, bo ja tego oczywiście nie robiłam w sposób świadomy, to się po prostu jakoś tak stało. Więc nawet objadając się, nawet sięgając po innego rodzaju uzależnienia, nawet schizofrenia jest tłumaczona jako sposób radzenia sobie bardzo wrażliwej osoby z otaczającym światem, nie radzi sobie z tym światem, więc ucieka w świat swój, świat taki autystyczny, świat wewnętrzny, tak? Że schizofrenia jest sposobem radzenia sobie osoby wrażliwej z zewnętrznym światem. I mówi się o tym, że uzależnienia czy właśnie zaburzenia zdrowia psychicznego są mechanizmami obronnymi radzenia sobie. Takimi niedojrzałymi mechanizmami obronnymi radzenia sobie z tym, co nas w życiu spotyka. Więc warto sobie to uświadomić, żeby zmniejszyć te wyrzuty sumienia, złość na siebie. To też tak jak jedna właśnie z kursantek po rozmowie napisała mi, że uświadomiła sobie, że tak, że miała tak trudne momenty w swoim życiu, że rozumie, że właśnie dzięki jedzeniu jakoś to przetrwała. To były długie miesiące stresu. Ten moment, kiedy wieczorem mogła się najeść, to był ten moment, gdzie się odstresowywała i dzięki temu jakoś przetrwała. I wtedy przestała się złościć na siebie, tylko zrozumiała, że to był jej sposób, w jaki wtedy umiała o siebie zadbać, ale teraz ponosi konsekwencje pod postacią wielu kilogramów, które utrudniają jej życie i chce nauczyć się innych sposobów radzenia sobie z emocjami, chcę inaczej zadbać o siebie. Możecie napisać, co o tym myślicie, jak wam się tego słucha, co czujecie. Zapraszam. Często jest tak, że kiedy my sięgamy po to jedzenie, to jest tak, jakby dziecko przejmowało, takie wewnętrzne, zagubione dziecko przejmowało stery w naszym życiu i właśnie sięgało po te metody, takie niedojrzałe radzenia sobie. A ten proces rozwoju, proces terapii, to jest posadzenie za sterami osoby dorosłej. Posadzenie osoby dorosłej, która radzi sobie w dorosły, konstruktywny sposób,
z różnymi trudnościami i wyzwaniami. A zdrowy, konstruktywny sposób, no to są te właśnie zdrowe metody radzenia sobie z emocjami. Między innymi sięganie po wsparcie, o którym później powiem, to też jest zdrowy, konstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i z trudnymi emocjami. Więc tak bym powiedziała tutaj w skrócie. Wszystko, co robimy, jest próbą dbania o siebie i jak patrzymy na innych, których zachowanie nam się nie podoba, to też jest próba dbania o siebie i próba zaspokojenia swoich potrzeb. Małe dziecko, które, taki mały, nie wiem, dwulatek, pięciolatek, który awanturuje się, krzyczy i bije i nie wiem, mamy wrażenie, że buntuje się przeciwko nam i robi nam na złość, on to robi też przy użyciu takich metod, jakie zna. Dopiero w ciągu życia nauczy się innych metod. Jeżeli będzie miał wspierające dorosłe osoby, to nauczy się pewnie tego szybciej. My bardzo często nie mieliśmy osób, które nas mogły nauczyć. W zasadzie wychowywaliśmy się w takich czasach, że większość z nas wychowywała się w domach dysfunkcjonalnych, w takim sensie, że rodzice po prostu mieli na głowie inne sprawy i nie bardzo zwracały się uwagę na to, co dziecko przeżywa, czego potrzebuje. Nie dostawaliśmy wsparcia w tych naszych emocjach, musieliśmy sobie radzić bardzo często sami. Dziś się o tym mówi, że dzieci kiedyś były takie samodzielne, chodziły z kluczem na szyi, całe dnie spędzały gdzieś tam na dworze i jakoś wspominamy to z rozrzewnieniem, ale tak naprawdę to nie jest zdrowy model. To tak jak ta historia ostatnio dziesięciolatki, którą tata wysłał, żeby w Bieszczadach zeszła ze szczytu i znalazła miejsce do, gdzie mieszkają i policja się tym zainteresowała i będzie sprawa w sądzie, bo to jest, bardzo mnie to właśnie poruszyło i na tym się zastanawiałam, że właśnie o to chodzi, tak, że dzieci, ale i dorośli, my nie powinniśmy być zostawieni sami i wcale nie powinniśmy być za wszelką cenę samodzielni. Samodzielność jest przereklamowana, i samodzielni możemy być, jeśli równocześnie uczy się nas proszenia o pomoc. To znaczy należy uczyć dwóch biegunów, i samodzielności, i proszenia, i korzystania z pomocy, i sięgania po pomoc, ale jeszcze za chwilkę do tego wrócę. Więc tutaj mamy, omówiłam ten pierwszy, to pierwsze wspierające przekonanie, które pomaga układać sobie relacje z samą sobą, na tej zasadzie, żeby sobie umieć wybaczyć różne rzeczy w przeszłości, które wydają nam się teraz głupie, nieskuteczne, raniące nas czy innych. My wtedy w przeszłości robiliśmy tyle, ile potrafiliśmy. Teraz jesteśmy mądrzejsi, no taka jest kolej rzeczy, że chcielibyśmy mieć 20 lat mniej, ale tyle mądrości co teraz, ale tak nie jest, więc potrzebujemy sobie też tą swoją przeszłość, swoje decyzje i kroki wybaczyć. Zawsze staramy się robić to, co jest dla nas najlepsze, tak jak potrafimy. Również zajadanie emocji i stresu do tego należy. I tak sobie pomyślałam w ogóle, bo o tym też chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o te przekonania, że chciałabym omawiać te przekonania właśnie w takich kilkunastominutowych live'ach w grupie, ale w grupie dla moich kursantek. Jest taka grupa właśnie dla kursantek moich kursów i szkoleń, grupa dla osób, które zrobiły jakby ten krok dalej, czyli zdecydowały się zakupić jakiś kurs czy szkolenie, niezależnie od tego, czy to ten kurs szkolenie kosztowało, nie wiem, 19 zł czy 1000 zł, ale dokonując tego zakupu też wskazały na jakąś swoją gotowość do dalszej pracy, do zainwestowania nie tylko właśnie swojego czasu poprzez oglądanie i energii, ale również tych swoich finansów. I tam w grupie, w formie też takiego odwdzięczenia się za to zaufanie i za skorzystanie z moich działań i produktów płatnych. Będę robiła te live'y raz w tygodniu po kolei. Jest tych przekonań tyle, że myślę, że spokojnie rok nam to zajmie. Tak jak mówię, kupując cokolwiek, można dostać się do tej grupy, bo każdy kurs czy szkolenie ma link do grupy i zaproszenie do grupy. A przekonania, no właśnie, jakie tutaj są, może jeszcze przeczytam. Właśnie, za każdym zachowaniem kryją się potrzeby. Kilka przeczytam. Proszenie o pomoc jest budowaniem relacji. Nuda to brak kontaktu ze sobą.
Odpowiedzialność to połączenie tego, co mogę, z tym, czego chcę. Wszystko mija. Złość to informacja, a nie instrukcja. Nie ma dobrych i złych decyzji. Życiu potrzebny jest wdech i wydech. Wdzięczność to decyzja. Szczęście to umiejętność. Pewność jest przeciwieństwem ciekawości. Zaufanie to ryzyko. Wszyscy jesteśmy w budowie. To, co myślę, jest o mnie. Pomyśleć można wszystko. Podejmowanie decyzji to zarządzanie ryzykiem. Wszyscy są dziwni. To, co robią inni, nie jest o mnie. Przekonania chodzą stadami i tak dalej, i tak dalej. To tylko część wymieniłam tutaj. Myślę, że są bardzo ciekawe. Na pewno ciekawe są rozwinięcia, co autorka miała na myśli i też, no właśnie, i też moje pewnie rozwinięcia. A teraz, słuchajcie, przechodzimy sobie do tego. Proszenie o pomoc to radzenie sobie. To przekonanie ma odczarować kult samodzielności, którym jedyną dopuszczalną formą radzenia sobie jest radzenie sobie samodzielne. Proszenie o pomoc jest pierwszym sposobem radzenia sobie w życiu, kiedy jesteśmy mali. Dzieci najpierw uczą się prosić o pomoc i sygnalizować, że potrzebują wsparcia. Proszenie o pomoc jest radzeniem sobie, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi. Nie jesteśmy niezależni, ale współzależni od innych ludzi. To jest bardzo ważne i bardzo ważne w kontekście tutaj tej grupy, w której jesteśmy. Wśród Was jest bardzo wiele osób, które chcą same. Ja sama dam radę, ja sama poradzę sobie. Ja nie potrzebuję pomocy innych, a nawet jak potrzebuję, to sprawy innych, moich najbliższych są ważniejsze i ja im pomogę, dla nich zrobię, dla nich załatwię, dla nich zapłacę, ale ja sama, no, ja sobie poradzę sama. Często jest za tym, ja nie zasługuję na to, na przykład, żeby skorzystać z czyjejś pomocy, czy za jakąś pomoc zapłacić. I to jest przekonanie do zmiany. Zrobiłam kiedyś taką rolkę, że nie musisz być dzielna, a tym bardziej samodzielna. Masz prawo przyjąć pomoc od kogoś, poprosić o pomoc, zażądać wręcz pomocy, na przykład ze strony bliskich, i zapłacić za pomoc. To są twoje prawa i możesz z nich korzystać. Jest o wiele prościej, o wiele łatwiej. Jesteśmy istotami społecznymi i dlatego żyjemy w społecznościach, bo w społecznościach jest łatwiej podzielić się też obowiązkami i trudnościami, ale też radościami. Jest taki, oglądałam kiedyś taki dokument o Szwecji, gdzie taki był eksperyment społeczny, żeby tak wpłynąć na społeczeństwo szwedzkie, takie tam przepisy, prawa i tak dalej, żeby Szwedzi byli wszyscy niezależni i żeby byli z innymi ludźmi tylko dlatego, że chcą, a nie muszą, ale równocześnie prowadziło to dużo samotności. I tam jest o samotnie umierających osobach starszych, o samotnie wychowujących dzieci matkach, o samotnych mężczyznach i tak dalej. I biedne kraje afrykańskie, gdzie jest bardzo dużo biedy, w związku z tym ludzie muszą radzić sobie wspólnie, ale jest dużo więcej szczęścia, radości i uśmiechu właśnie z bycia w tej wspólnocie. Ale u nas tutaj, kiedy ja na przykład prowadzę też grupę wsparcia, właśnie ta energia, którą czuję, bo ktoś powiedział o swoim problemie i dostał zrozumienie, akceptację, jakąś podpowiedź. Jak prowadzę grupę wsparcia, taką nawet pisaną dla moich kursantek i kursantka pisze o jakimś swoim problemie i dostaje tam po prostu odpowiedzi. Te odpowiedzi są różne. Czasem to jest wsparcie, czasem to jest historia, czasem jakaś rada. Ale to, że dostajemy od kogoś jakąś zwrotkę, jakąś informację, pomaga nam poukładać sobie sytuację w głowie. I ta energia, która dzieje się też między ludźmi, to jest coś niesamowitego. Więc ja sama pamiętam właśnie to, co powiedziałam, że ja zawsze byłam bardzo samodzielna i całkiem do niedawna uważałam to za swoją zaletę, nadal uważam. Ale od niedawna też wiem, że to jest wynik takiej wczesnodziecięcej traumy, czyli tego, że moi rodzice byli czymś innym zainteresowani. Ja po prostu od malutkiego, w zasadzie od kołyski, musiałam być samodzielna i stało się to moim schematem, sposobem funkcjonowania. Pewnie dlatego pojawiła się
Pojawiło się zajadanie emocji i stresu, czy jakieś stany depresyjne, no bo jakby nie dzieliłam się swoimi przeżyciami z innymi. Pomagał mi pamiętnik, ja mam te pamiętniki i piszę tam jak do przyjaciela, tak? W tych pamiętnikach jakby czytał to jakiś mój przyjaciel i pamiętniki bardzo długo mi pomagały, wręcz byłam uzależniona od pisania, wszystko musiałam zapisać. W którymś momencie to było kompulsywne, a jak przestałam pisać pamiętniki, to kompulsywnie zaczęłam się objadać. A żeby wyjść z objadania, znowu zaczęłam pisać, ale też sięgnęłam po wsparcie człowieka i opowiedziałam o swoim problemie. Więc to jest bardzo ważne. I też w zeszłym roku, jak miałam trudną sytuację, z którą było mi bardzo ciężko sobie poradzić, to wydaje mi się, że bez pomocy innych ludzi byłoby mi niezwykle trudno i długo dłużej byłabym w tej trudnej takiej emocjonalnie sytuacji. I tu aktywnie sięgałam po pomoc i wsparcie, a zarówno bliższe osoby, dalsze osoby, jak i po prostu skorzystałam z płatnej pomocy, czyli z psychoterapii. I więc przeszłam też taką długą drogę. I tak jak mówię, ja jestem zarówno samodzielna, potrafię sama, jak i dziś już też potrafię korzystać z pomocy, prosić o pomoc i płacić za pomoc. I zawsze ta elastyczność, ta umiejętność przesuwania się pomiędzy jednym biegunem a drugim, to jest to zdrowie psychiczne, że potrafimy i tak, i tak. I nie jesteśmy uwięzieni tylko na jednym końcu, ani nie jesteśmy uwieszeni na innych ludziach, ani nie jesteśmy nadmiernie samodzielni, tylko potrafimy odpowiednio korzystać z tego bądź z tego, to ta elastyczność to jest właśnie też to zdrowie psychiczne. Jest też tak, że sami pewnych rzeczy nie zobaczymy. Ludzie są jak lustro, bo my swoich pleców nie zobaczymy. Potrzebujemy lustro, więc ludzie są jak lustro. Sami jesteśmy też, mamy takie ograniczone myślenie poprzez własne przekonania i własne emocje i dopiero jak ktoś z dystansu spojrzy inaczej, powie, pokaże nam inną interpretację wydarzeń albo pokaże nam inne rozwiązania. Więc jest bardzo dużo korzyści z sięgania po pomoc i po wsparcie. I sięganie po pomoc i po wsparcie nie jest to wyraz słabości, tylko wyraz siły. I tak jak pisze Brené Brown w książce Dary Niedoskonałości, co łączy ludzi takich szczęśliwych w życiu, którzy potrafią budować relacje, to jest to, że ci ludzie potrafią zaryzykować i otworzyć się, pokazać swoją słabość, swoją niedoskonałość. To jest to, co czytałam tutaj na szybko, że zaufanie jest ryzykiem. Jakby ryzykuję, otwieram się i wtedy dopiero mam szansę na bliskość, na miłość, a o zajadanie emocji czy inne uzależnienia są o kłopotach w budowaniu relacji. I z tego się nie wychodzi w samotności. W samotności to się je nutelle, lody, czekolady, chipsy. To się robi w samotności, wieczorem, po kryjomu, w nocy, w weekendy. To się robi w samotności, bo to jest uzależnienie, jest o samotności, o nieumiejętności bycia w relacji. A wchodzenie w relacje, umiejętność otworzenia się, powiedzenia o swoich uczuciach, troskach, to jest droga do wychodzenia z tych kłopotów. Dlatego ja też w ogóle zawsze w kursie emocji się nie jest. Zawsze, zawsze. Tam była grupa wsparcia. Nawet jak wiele osób w kursach nie daje wsparcia, ja zawsze dawam, jestem obecna. Są też spotkania na żywo. Czasem miałyśmy te grupy coachingowe, takie właśnie dodatkowo płatne. I wychodzę też tutaj właśnie w strefie spokoju z tą możliwością spotykania się na żywo raz w miesiącu. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby, które się do tego zgłoszą, też utworzyły swoją grupę i wspierały się między spotkaniami, bo to jest, ja zresztą kursantki emocji się nie też do tego zachęcam, żeby w ramach kursu umawiały się, poszukiwały bratniej duszy, nie wiem, na Messengerze czy telefonicznie i powiem, jakie to ma znaczenie. Więc to jest chyba to, co najważniejsze, co na dzisiaj przygotowałam. Podsumowując, powiedziałam Wam o tym, że wszystko, co robimy, jest próbą zadbania o siebie, więc pewne rzeczy z przeszłości trzeba też sobie wybaczyć i też to pomoże nam spoglądać inaczej na inne osoby, których zachowanie jest dla nas trudne. Oni też próbują zadbać o siebie, o swoje potrzeby.
ale można to robić w lepszy, konstruktywny sposób i to jest też rozwój osobisty. Psychoterapia, szkolenia, kursy, tam się uczymy robić to po prostu w lepszy, bardziej efektywny i sprzyjający sposób. Po drugie, proszenie o pomoc i korzystanie z pomocy jest to też sposób radzenia sobie wynikający z naszej ludzkiej natury, jest wyrazem siły, a nie słabości. Jeśli chcecie więcej posłuchać, to zapraszam do skorzystania z kursów i szkoleń, a poprzez to zapraszam do dołączenia do grupy dla moich kursantek, gdzie będę o tym co tydzień mówić i będzie można w każdej chwili sobie do tych live'ów zajrzeć. I jeśli macie jakiekolwiek pytania, to możecie pisać na maila beata@nowicka-misiewicz.com. I wszystkiego dobrego, życzę pięknego dnia i tygodnia i reszty wakacji, ale na pewno do końca wakacji jeszcze się zobaczymy. Miłego dnia jeszcze raz, do zobaczenia.